Od 31 października do 2 listopada. W trakcie trwania tej akcji znicz zarówno policjanci pionu Prewencji, jak i ruchu drogowego będą w maksymalnym składzie, będą patrolowali tutaj te rejony, które są najbardziej niebezpieczne, jeżeli chodzi o rejony cmentarzy, pobliskie te rejony, które prowadzą drogi do tych cmentarzy. Będą też różnego rodzaju zmiany organizacji, organizacji służb ruchu drogowego w zmian na ulicach, jeżeli chodzi o drogi powiatowe w Szanowie, to będzie to u Chrzanów, Balińska, Sienkiewicza, w Płazie ulica Hetmańska, w Balinie ulica Chrzanowska. Jeżeli chodzi o drogi gminne, którymi zarządza miasto, będą to Chrzanów, Marchetniego, Skorupki, będzie to Kościelna i ulicy Główna, Armii Krajowej, Chwastowskiego do ulicy Pogorskiej i w Balinie na ulicy Kolbego, która się łączy z tą, z Balin ulicą Szanowską. Dlatego te niektóre ulice, ulice są powiązane, łączą się z drogami powiatowymi, dlatego też i są drogi powiatowe, i drogi gmin, na drogach powiatowych i na drogach gminnych będą będzie zmieniona organizacja ruchu. Na czym ta zmiana będzie polegała przede wszystkim? przede wszystkim będą tam znaki zakaz zatrzymywania dodatkowo z tabliczką że pojazd w tym miejscu jeżeli zostanie zaparkowany zostanie odholowany co wiąże się nie tylko z grzywną w postaci mandatu karnego i punktami karnymi ale również z kosztami odholowania takiego pojazdu a to są już dosyć spore koszty i związane tutaj z tym dolegliwości bo będzie trzeba po ten samochód jechać na parking strzeżony Czyli parking, z którym jest podpisana umowa, najczęściej parking policyjny, czy niekoniecznie? Tak, tylko i wyłącznie parking policyjny, tam gdzie jest podpisana umowa z Komendą Powiatową Policji w Szanowie i to jest stała stawka dla wszystkich pojazdów jednakowa. Trzeba się liczyć, czy jakiego rzędu to jest kwota, jeżeli zaparkujemy i zostaniemy odholowani, a właściwie nasze auto? To jest kwota w granicach od 400 do 700 zł. Zależy też, jak długo ten pojazd zostanie zaparkowany i przechowywany przez parking. Kwota dość spora, warto więc parkować na miejscach do tego wyznaczonych. To oczywiście parkingi przycmentarne, ale nie tylko chyba. Tak, i będą prawdopodobnie również wyznaczone specjalne miejsca, strefy do parkowania z różnego rodzaju placy, skwerów i to będzie oznakowane odpowiednio, taśmowane. Zwracam też bardzo uwagę też na różnego rodzaju zdarzenia drogowe. Co jest ważne, kierowcy nie wiedzą, że jeżeli zaparkują w miejscu niedozwolonym, a dojdzie do jakiekolwiek stłuczki, kolizji, to wiadomo, że w tym momencie taki kierowca pojazdu jest pokrzywdzonym, ale jest również sprawcą wykroczenia nieprawidłowego parkowania. I to się również wiąże z konsekwencjami, z dolegliwością kar za takie pozostawienie pojazdu. Proszę pamiętać również, że pozostawienie pojazdu w takich miejscach nebralgicznych, jak rejon przejści dla pieszych, skrzyżowań, tam bez dodatkowego oznakowania policjanci będą odholowywać te pojazdy na parking. Ale również to nie tylko ta akcja przebiega w ten sposób, żeby w jakiś sposób represjonować tu kierowców nieprawidłowo zachowujących się, ale również będziemy pomagać służyć tutaj policjantom. Policjanci będą pomagać służyć, żeby tutaj kierować na odpowiednie parkingi tutaj osoby, czy również umożliwiać wyjazd czy wjazd na daną ulicę, na dany parking. Tych posterunków będzie kilkanaście na dwie zmiany, szczególnie w dniu pierwszego, gdzie będzie najbardziej zmożony ruch, tak jak co roku będziemy mieli te posterunki tutaj, żeby wspomagać ruch i wspomagać tutaj naszych kierujących.